Bizon miodowy. Rocznik 1986. Bizon z kabiną. Kto wie, czy nie fabryczną. To jest wersja trzecia bizona. Zobaczymy te parametry z tabliczki. Z056 łamane na 3. Rok budowy 1986. Numer maszyny 55077. Cena 2 700 000. Tutaj przedżniwna naprawa w sumie, chociaż już trochę kosił w tym sezonie, ale są pewne niedomagania. Niedomagania są związane z tym, że kombajn ma problemy przede wszystkim z wymłacaniem. Mimo że jest tam skręcone na 3 mm, czyli klepisko jest maksymalnie podniesione do góry, to przerwa na klepisku jest taka, że tu palec wchodzi gdzieś 10 mm. No naprzężyto to będzie kiepsko do młocenia przężyta, jak tu mamy, że palec można włożyć, taka przerwa. No 10 mm gdzieś jest w tej chwili. Bo obroty mocarni, jak widać, są dobre, bo pas tutaj wyszedł gdzieś milimetr, może już wyszedł za koła. Z milimetr wyszedł na pewno. Czyli on ma, podejrzewam, gdzieś koło 1000 obrotów. Talerze są niewypracowane, jakieś ładne talerze ma. Także niedomłacanie jest przyczyna, że szczelina klepiska jest tutaj za duża, z tym, że jest problem tego typu, że te śruby, które podciągają klepisko, już są w zasadzie podciągnięte do końca. I teraz pytanie, co tu się dzieje, dlaczego tak jest, że to jest taki tutaj problem. Czy sworznie są powyginane, czy co? Nie wiem, dlaczego tak się stało. Opona 100 mil Olsztyn, pewnie jeszcze fabryczna, trochę już spękana, felgi krajowe. Z tyłu mamy diamenty opony piękne. 100 mil Olsztyn, kto wie, czy nie fabryczne. Ścinacz firmy Żukowo, bez ramy pełnej. Mamy tę najtańszą wersję ścinacza, bo nie ma właśnie ramy. Tylko ma tak, część ścinacza jest jakby, stanowi tą ramę. Zaczyna kropić deszcz. Miało dzisiaj niby nie padać, a jednak trochę kropi. Wczoraj popadało, przerwało żniwa. Kolejnym problemem tutaj w tym bizonie jest to, że oszukuje strasznie zegar od obrotów mocarni. Będę chciał właśnie tutaj wymienić tą prądniczkę na nowszy typ, bo tu jest starego typu. To jest klucz 17, żeby te przewody w ogóle uwolnić. Taka jakaś duża śruba jest dziwna. Pewnie tutaj tym kluczykiem nie podejdę. Tutaj zacząłem rozbierać. Nie, trzeba klucz płaski. I tutaj tak samo szczelina jest za duża, mimo że jest skręcone do końca. No tu jest może mniejsza, tu jest gdzieś 8 mm, a tam gdzieś jest 10. I teraz pytanie, dlaczego tak się tutaj zrobiło? Nie wiem, jak to teraz ugryźć. No tu nie ma innej regulacji. Te płaskowniki, patrzyłem wszędzie, tutaj nic już nigdzie nie ma. Jedyna regulacja jest tylko tutaj. No i u góry. A nic nie jest połamane, nic nie jest pogięte. No dobra, odkręcę zaraz to, zobaczymy. No dobra, spróbuję odkręcić tą śrubę. Czy to się da odkręcić, pytanie. O, poszło. Dobra. Trochę ciężko idzie, tu podejście jest też dosyć kiepskie. Nie wiem, czy to mi się w ogóle uda odkręcić tak kręcąc. Czy w ogóle tego przewodu nie wyrwać stąd. W ogóle dać sobie ten spokój. Chyba ta śruba nie wyjdzie. Nie wiem, jak one są długie.
mało miejsca. Nie, wyszła, jest bardzo króciutka ta śruba. Dobra. Odkręcimy tutaj śrubkę z kadłubu mocarni i zdejmiemy prądniczkę. Ona teraz powinna spaść, ale coś nie chce spaść. Trzeba młotkiem przywalić czy czym. Może łyżką. No dobra, spróbuję to. Trzeba uważać, że tam sprężynka jeszcze jest. To w ogóle nie chce się ruszyć. No nie, tak łatwo. Trzeba chyba jakiś gdzieś przecinek, młotek. Przecinek mam, ale młotka nie mam. Sprężynka jeszcze niewidoczna jest. No tu nie ma w ogóle sprężynki. To łożysko jakieś jest spuchnięte według mnie. Nie podoba mi się to łożysko. Poland FLT1 jest pewnie 6309. Musiało się grzać. Jest wersja bezsprężynkowa. Trochę słońca jest, a trochę kombajny więcej pokażę. Nowy ślimak ma. Z ładowaniem też jest problem, bo za duże jest napięcie ładowania. Zobaczymy, co tu się da zrobić. Na ten moment idę do tej prądniczki jeszcze. Trochę mi się tam nie podoba. To łożysko, może je otworzyć, zobaczyć. Czemu ten RS jest taki spuchnięty? No, otworzę tego RS-a, zobaczę. On i tak już jest prawie, że otwarty. Chociaż tu jest dosyć szczelne. Ten RS powinien się tutaj... Wszystko coś z nim jest. Według mnie jest z nim nie tak już. Skoro ono się tutaj tak grzało. Otworzymy. Zobaczymy. Jak się uda otworzyć. Ani tak, ani siak do tego łożyska. To łożysko jest... Ono na sucho chodzi. Już jest agonia tego łożyska chyba. No można spróbować nałożyć smaru i je zamknąć. Bo ono się lada moment rozsypie. Chyba tak zrobimy. Nie ma wyjścia. Wymienię też tą śrubę. Ona taka za wysoka jest i prądniczkę zdam nowego typu. Zobaczymy. Mam tutaj taką śrubę specjalną. To jest śruba 10 z takim łebkiem i z nacięciem. Kręcam tutaj. Ciekawe, czy się w ogóle da wkręcić tą śrubę specjalną tutaj. Chyba da. Też miałem przypadek, że ją urwałem kiedyś tutaj. Trzeba uważać, żeby jej nie urwać. Tylko
Kurczę, zamiast przykręcić, to odkręciłem. Muszę jeszcze raz przykręcić. Przynajmniej załapać. Dobra. Jedziemy. Smaru dam na gwint. No i dobra. Tu przychodzi teraz taka sprężynka. Trzeba ją włożyć w ten rowek. I wtedy będzie można założyć prędniczkę. Sprężynkę trzeba ustawić sobie z tym dzióbkiem tutaj od tej prędniczki, żeby to chciało chodzić. Czasami gdzieś ucieknie i to w ogóle nie będzie się kręcić. Zobaczymy, jak to będzie. No właśnie spadła. No, spadła. Takie trochę po omacku to zakładanie. Stawię sobie na pianowo, tutaj na pianowo, może wejdzie. Nie mogę w ogóle jej dotknąć, musi akurat wejść idealnie. Teraz weszło, już nie mogę sprawdzić, bo jak mam sprawdzić? Znowu wyjąć? Cztery śruby, na 17, oryginały jakieś, masa na środku. Tamtą kuczkę zaraz obetnę. Niebieski przewód. Można by to wykorzystać, pod jedną śrubę tutaj dać. Co tu jest w ogóle zrobione? Jakieś połączenie. Jak to ktoś połączył, teraz zobaczymy. A kulon jakiś nawinięty. No, ten kawałek koszulki można wyrzucić. Sięgnie, jak tam będzie. No, można dać pod jedną z tych śrub od mocarni. Fabrycznie tutaj pod te dziesiątki śruby idzie, ale nie wiem, czy się udaje łatwo tak odkręcić. Już tutaj takie duże oczko jest. To wykorzystam je.
wiem, czy większy stopień dokręcania na 4. I tutaj trzeba dać konektor teraz. Czy wejdzie? Jest. Błękitny przewód z czerwonym paskiem. Dziwo. Zobaczymy, czy to będzie działać. Powinno działać. Teoretycznie. 31, a tu M. 31 masa, a M to jest sygnał. Dobra, załączymy hebelek. Idziemy zobaczyć, czy maszyna zapali w ogóle. Z Płocka. FMZ. No. Jakieś duże loga tu są. Kluczyk na fotelu. Jest, coś się pojawiło w zawozie. Gaz do połowy. No dobra, można próbować. Czy on za to... Muszę mocarnię włączyć. Dobra, zobaczymy. Dobra. No nie, tak łatwo.
zdecydowanie jest za duże. Ten zegar mi się nie podoba. Trzeba postawić inny chyba. Idę wymienię regulator napięcia. 32 V na połowie gazu. No, szkiełko by się przydało wymienić, więc tu nie widać. No, a wymieniałem jeszcze tych szkiełek. O, rękojeszcze od rowerów też ładnie pozakładał. Bardzo ładnie. Przekordowała trochę kabina, ale to nic, bo to wiadomo, gdzieś stało, może pod chmurką kupę lat. Co ten fotel tutaj tak lata gdzieś? A, bo śruba tu wypadła. Nie ma tej jednego stworzenia. Czemu ktoś go wyjął? No, to trochę trzeba było porobić przy tym kombajnie do ładu, żeby doprowadzić wszystko. Taki alexator. No, niektóre rzeczy są fajne, niektóre są po prostu zdewastowane w tym kombajnie. Bywa w bizonach. Na przykład ładny jest ten sokolik od kierownicy. Tu szczelina jest do góry podniesiona, do samej góry. Dobra, idę do tego regulatora, trzeba go wymienić. Kolega przyszedł pomóc, zaraz zobaczymy, jakie jest ładowanie. No! Regulator jeszcze fabryczny. O tym? Strasznie zdewastowany. Zardzewiały. No i to tyle z dzisiejszych prac przy bizonie. Jeszcze tutaj przy okazji dźwignia od targańca została zdemontowana. Tutaj trochę przestawiłem to minimalnie w lewo, ale to słabo trochę, łożyska się rozpadają. Kiepski tu stan. Szczelinę klepiska jednak się trochę udało ustawić, trochę u góry. Naciągnąłem trochę tutaj, ile tylko dało się do końca naciągnąłem na tych śrubach, trochę trasz, trochę tą pociągnąłem. No jest tak mniej więcej. Mniej więcej jest dobrze. Kilka milimetrów, 2-3 milimetry. Prądniczka pięknie pracuje. Ładowanie jest zrobione. Można jechać, próbować kosić. A, jeszcze nie ma przecież tego, nie można jechać. To będzie zrobione, to może.